Będąc w Licheniu, papież Jan Paweł II powiedział: Bracia i siostry, dziękuję opatrzności Bożej, że na szlaku mojej pielgrzymki do Ojczyzny jest to właśnie sanktuarium, że mogę spotkać się z wami na tym pięknym, malowniczym wzgórzu wśród pól i lasów, aby dokonać poświęcenia nowej świątyni ku czci Bożej Rodzicielki. Patrzę z podziwem na tę ogromną budowlę, która jest wyrazem wiary i miłości do Maryi i jej Syna. Bogu niech będą dzięki za tę świątynię.
Prosta trasa, prosty film. I są to kamyki przyniesione przez kolejne pokolenia Polaków. Stworzona jest to droga krzyżowa, ukazująca cierpienia Chrystusa. Te cierpienia, które każdy z nas nosi, mniej, bardziej je potrafi okazać, ale każdy Chrystusa cierpienia ma w duszy, w sercu. Golgota, droga krzyżowa, u nas w Polsce bliżej. Krzyż, który każdy z nas niesie i idzie za Jezusem, bo On też cierpiał bez winy. Ludzie Go ukrzyżowali za nasze winy, poświęcił się za nas. Czyli to jest, tu są prochy. Tak, tak. Prochy. To z kolei Magdalena, która sobie mógł wybaczyć. Czyli to jest grób. Tak. Powiedziałeś, że nie.
I żegnamy się już z Licheniem. Powracamy do Ciechocinka. Za Jezusa przebłaganie za grzechy nasze zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze grzywością napełnione zmiłuj się nad nami. Drogi turysto, w groblińskim lesie witam Cię i serdecznie pozdrawiam oraz proszę, abyś pamiętał, ten skrawek polskiej ziemi został przekazany w wieczystą własność Matce Bożej Licheńskiej. Został przeznaczony wyłącznie na cele kultu religijnego i na modlitwę. Wchodzisz na miejsce święte, uświęcony objawieniami Maryi Bolesnej, Królowej Polski, pasterzowi Mikołajowi w roku 1850. Stoisz na ziemi święconej modlitwą i pokutą milionów pielgrzymów. Tutaj tysiące ludzi doznało cudów i wielkich łask. Proszę Cię, zachowaj ciszę, skupienie. Nie niszcz zieleni, nie zostawiaj śmieci. Nie przeszkadzaj innym modlitwie, pomóż się szczerze i Ty doznasz od Matki Bożej łaski i radości serca.